Idziemy do Kizo i Bledko. Nie chcę to też tak rozkleić, bo to cringe. Hi guys! Dzień dobry! Witajcie w kolejnym zarąbistym vlogu. W tym tygodniu będzie się sporo działo, więc stwierdziłam, że trzeba to udokumentować. Bo życie jest piękne, życie jest ulotne. You know that. Jeżeli zastanawiacie się, czemu jest ubrana na różowo, ponieważ dzisiaj idziemy robić coś super. Przyszykujemy się razem, kochani, i już wam mówię na co. Boże, ja mam tu taki syf. No więc dzisiaj, jako część moich praktyk marketingowych, idziemy nagrywać TikToki i filmiki z Kizo i Bledką. Oni generalnie dzisiaj mają w ogóle jakąś akcję, że właśnie będą jeździć różowym autem po Warszawie i spotkać się z fanami. Dlatego jestem ubrana różowo właśnie, żeby być matching z ich autem. Natomiast jest to niespodzianka i ludzie jeszcze o tym nie wiedzą. My o tym wiemy, bo musimy się z nimi spotkać właśnie w pierwszej lokalizacji, w której oni będą. Już teraz jak to oglądacie, to ten event już dawno był, więc ja nic nie spoileruję, coś, to już jest przeszłość. Znaczy jeszcze przeszłość, ale jak oglądacie, to przeszłość. Może w ogóle kończy mi się mój ulubiony podkład i oczywiście w paczkach PR dostałam jeszcze z 5 takich, ale żaden nie jest w moim odcieniu, więc będę musiała komuś oddać tam te podkłady, a będę musiała tak sobie kupić mój odcień. Nie wiem, jak to wyjdzie czasowo, w sensie ile czasu będziemy mieli z nimi generalnie, no bo jak ludzie będą do nich podbijać, pod zdjęcia, autografy, to my też nie chcemy jakby się walać parady ludziom. No ale zaprosili nas, żebyśmy właśnie z nimi jakiś content nagrali, coś fajnego porobili, więc wczoraj w biurze właśnie mieliśmy my wszyscy razem, co z nimi gramy, planowaliśmy content i dzisiaj już tylko jedziemy właśnie nagrać z nimi to. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo mamy naprawdę mega funny pomysły. Przestaję już gadać? Jezu, jak ja wyglądam, czy on to w ogóle miał jakąś ścianę na twarzy? To będzie zaraz wyglądać dobrze, dajcie mi czas. Dokończę szybko malować, już przestaję gadać i lecimy na nagrywki, kochani. Czy możemy porozmawiać o tym, jak dziwne miny robię, jak maluję rzęsy? To chyba nie jest normalne. Ja już jestem na miejscu, jeszcze czekamy na wszystkich. Tego dnia miałam przyjemność uczestniczyć przy pięknym evencie kolacjowym restauracji Allore, która mieści się w Warszawie. Wraz z resztą zaproszonych gości mogliśmy spróbować mnóstwo przepysznych dań, każdy z dodatkiem pomidorów, ponieważ z okazji lata to właśnie pomidory będą królować w ich menu. Event był przepiękny, atmosfera tam była wspaniała i świetnie się bawiłam. Niestety w drodze powrotnej trochę się rozkleiłam i nie było zbyt okej. Wróciłam już do domu z eventu i chciałam pokazać, co dostałam. W ogóle ta paczka jest cholernie ciężka. Myślałam, że mi ręce odpadną. Tak się dzisiaj tragicznie czuję. W sensie na evencie było super i w ogóle jestem mega wdzięczna, że mogłam tam być. Była niesamowita atmosfera i fajni ludzie, ale dosłownie wczoraj ktoś zabił jednego z moich kotków. Nawet nie wiem, czy ja chcę o tym tu gadać w sobie, ale z drugiej strony takie życie, życie nie jest zajebiste i po prostu takie rzeczy się dzieją. Plus nie chciałabym nigdy zapomnieć o Gabusiu, więc No, generalnie najbardziej boli mnie fakt, że to nie była śmierć naturalna, bo Gapuś miał dopiero 11 lat, on mógł jeszcze drugie tyle pożyć i był zdrowym i wesołym, szczęśliwym kotkiem i ktoś go po prostu rozjechał. Ja mieszkam na ulicy, gdzie teoretycznie jest ograniczenie prędkości do 30, no ale jak widać, jakiś debil zapierdolił. Po prostu my mieszkamy w tym domu już od ponad 10 lat i moje koty są bardzo dobrze wytrenowane. Jeżeli chodzi o uciekanie przed samochodami, one dosłownie nawet nigdy nie były blisko potrącenia, a co dopiero po prostu bycia rozjechanym tak kompletnie chamsko na śmierć, jeżeli przez to, że to osoba, która zapierdolił
Ja go po prostu rozjechała, zostawiła go po prostu na samym środku drogi, nawet nie wiem, nie miała na tyle honoru, żeby po prostu wziąć tego kotka i go przesunąć gdzieś na bok, tylko zostawiła go na samym środku, żeby się wykrwawił. A dla mnie moje zwierzaki, wszystkie, które mamy, są jak rodzina. No i najbardziej wkurza mnie to, że jakby nic nie mogę zrobić. Tu nie było nigdzie kamer, więc nawet nie znajdę tego idioty, który mu to zrobił. I no, i dlatego właśnie teraz jest tak trochę ciężko, ja w ogóle nie chciałam iść dzisiaj na ten event przez to, bo po prostu cały dzień było mi bardzo przykro. Więc wiecie, teraz przez chwilę byłam na evencie, to musiałaby się ogarnąć, jakby byłam przy ludziach, było w miarę okej, ale no teraz już jak wracałam, to po prostu już wszystko puściło i poszło się po prostu jebać moje dobre nastawienie. I mam nadzieję, że mi długo przejdzie, ale robiło wszystko. Będę bardzo tęsknić z Agapusiem. Był cudownym kotem i mam nadzieję, że go bardzo nie bolało. Dobra, koniec z pętów. Nie chcę się tu też tak rozklejać, bo to cringe. Ale tak, otwórzmy tą paczkę, bo jestem bardzo ciekawa, co w niej jest i chcę wam też pokazać. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, żebyście to wszystko dobrze widzieli, więc po prostu to otworzę i wam będę mówić, co tu jest. Okej, już wiem, dlaczego to było takie ciężkie. Mamy tutaj całe huge ass martini. Mega śmiesznie. Zrobię z tym może kiedyś jakieś drinki dla znajomych czy coś, ale jakie to jest ogromne w ogóle. Także dostałam martini. O, tutaj dostałam w ogóle torbę prezentową od martini. O Jezu, a to akurat jest mega super rzecz. To jest jakaś taka tacka do pieczenia, zapiekania. Nie wiem, dlaczego się użyję, ale jest przepiękna. Jest tak ciężka. Ja kocham ceramikę i jest z studii. Bardzo ładna. Na pewno sobie coś na niej upiekę. Miłego dnia. Rozkołany motelu stałem jak za karę. W podartych dresach, z których tak się śmiałem. Nie było Tindera, dziurawą mam parę. Powiedz mi Ela, podnosimy być najlepszy w Polsce. Szodzie podnosimy być najlepszy w Polsce. Przez tą piękną tackę, którą dostałam na evencie, dostałam jakiś nagły przypływ motywacji i chęci, aby coś upiścić i stwierdziłam, że zrobię focaccię. Był to mój absolutnie pierwszy raz robienia focacci i mimo, że był to wymagający przepis, to bardzo dobrze się bawiłam, bo szczerze wam powiem, ostatnio miałam straszny zastój, jeżeli chodzi o pieczenie. Kiedyś robiłam ciasta, ciasteczka praktycznie non-stop, a przez ostatni rok w ogóle nie miałam na to chęci ani energii, więc fajnie było do tego wrócić. I powiem wam, że jak na pierwszy raz wyszło naprawdę nieźle. Bonjour! Nie wiem, czemu powiedziałam bonjour, jak ja nawet nie umiem francuskiego. Whatever. Mamy do pogadania, kochani. By the way, mam teraz w ogóle ciemne włosy. Ostatnio pozbyłam się blondu i właśnie mam teraz ciemniejsze. I honestly, mimo że to nie jest może mój kolor, bo no ja jestem blondyną. And I always will be. To mega mi się podoba. I nagrałam nawet z tego cały odcinek, jak robię wakacyjny glow up, więc kto jeszcze nie widział, to go check it out. Ale nie o tym. Nie o tym chciałam z wami pogadać. No więc chciałam wam zrobić mały update odnośnie moich studiów, bo mimo że jeszcze ich nawet nie zaczęłam, to już mam dosyć. Nie no, tak poważnie, zaczynam studia za 2,5 miesiąca. Generalnie jakby nie mogę się doczekać, ale mieszkanie, kochani. Znalezienie mieszkania to jest jakiś fucking joke. Naprawdę. Ja po prostu siedzę codziennie, szukam jakichś ofert, ale albo są jakieś cholernie drogie i to jest po prostu tragedia, albo ludzie nie odpisują, albo jest spoko cena, jest nawet ładny, nie wiem, pokój w jakimś apartamencie z kimś jeszcze, ale jest 8 innych osób w mieszkaniu. To jest troszkę too much moim zdaniem. Ja nie byłabym w stanie funkcjonować chyba mieszkając z 8 osobami, jeszcze obcymi osobami, ze 3-4 spoko, ale 8? Hell no. Szukam też kawalerek, ale kawalerki są tak cholernie drogie, albo są tanie, ale są na jakimś wydowiu, przepraszam, i musiałabym dojeżdżać do mojej szkoły, a nie chcę mi się dojeżdżać, nie wiem, 2 godziny, bo to bez sensu i będzie mnie to denerwować. Więc ja po prostu codziennie siedzę i szukam nowego mieszkania. To jest po prostu tragedia. Także no, trzymajcie za mnie kciuki, bo jest ciężko. O, może ktoś, kto to ogląda, ma, nie wiem, znajomego, który szuka roomie, albo kogoś, kto właśnie chciałby ze mną zamieszkać. Jeżeli tak, to please napiszcie do mnie na Insta, bo ja seriously nie wiem, co mam zrobić. To jest tragedia. Hashtag studenckie życie. Hashtag it's so
no fun. Także jeżeli ktoś z was będzie zastanawiał się nad studiami za granicą, zastanówcie się dwa razy. Nie żartuję. Sorry, ja po prostu dramatyzuję teraz, bo właśnie denerwuje mnie ta sprawa z tym mieszkaniem. Ja wiem, że jak ogarnę to mieszkanie, to będzie git, jakby będę szczęśliwa i wszystko będzie super, ale po prostu na razie mnie to tak przytłacza i nie chcę. Teraz muszę lecieć się pakować, bo dosłownie zaraz wyjeżdżam i jadę z moimi znajomymi na Chorwację, więc I'm excited! I możecie też dać znać w komentarzach, czy chcecie vloga z Chorwacji, czy nie, bo w sumie się mega zastanawiam nad tym, czy w ogóle to nagrywać, czy nie. Będę was update'ować co do studiów i tak dalej i powiem wam, że next odcinek, następny piątek będzie mocny, ponieważ nagrywamy odwrotność waszego ulubionego filmu slash serii, gdzie było, że dziewczyny zadają chłopakom pytania, których wstydzą się normalnie dziewczyny zadać i teraz robimy odwrotność, że to chłopaki będą zadawać nam dziewczynom pytania, które normalnie chłopaki wstydzą się zapytać dziewczyny. Także to będzie next Friday na kanale, więc wyczekujcie, subskrybujcie. Tak, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Będę też mega wdzięczna, jeżeli polecicie komuś mój kanał, podeślicie link swojej bestii, która może jeszcze mnie nie ogląda. Dajcie subika, please, ponieważ bardzo chciałabym wbić 100 tysięcy subskrypcji, to jest takie moje małe marzenie. Więc każda pomoc się przyda. I love you all, dziękuję, że mnie oglądacie, że słuchacie mojego głupiego gadania i no, buziaczki miłego dnia, trzymajcie się.